Paragraf trzeci. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Jest jedyny Kościół Chrystusa, który wyznajemy w symbolu wiary jako jeden, święty, powszechny i apostolski. Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sobą połączone, wskazują na istotne rysy Kościoła i jego posłania. Kościół nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Świętego sprawia, że jego Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski oraz powołuje go do urzeczywistniania każdego z tych przymiotów. Tylko wiara może uznać, że Kościół otrzymuje te przymioty z boskiego źródła. Ich przejawy historyczne są jednak znakami, które przemawiają jasno także do rozumu ludzkiego. Kościół, przypomina Sobór Watykański I, z racji swojej wzniosłej świętości, swojej powszechnej jedności, swej niewzruszonej stałości, jest sam przez się wielkim i stałym motywem wiarygodności oraz niezawodnym dowodem swego boskiego posłania. Kościół jest jeden. Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło. Największym wzorem i zasadą tego misterium jest jedność w trójcy osób jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym. Kościół jest jeden ze względu na swego założyciela. Syn wcielony, Książę Pokoju, przez swój krzyż pojednał wszystkich ludzi z Bogiem, przywracając jedność wszystkich w jednym ludzie i jednym ciele. Kościół jest jeden ze względu na swoją duszę. Duch Święty, który mieszka w wierzących oraz napełnia Kościół i kieruje nim, sprawił ową cudowną komunię wiernych i tak głęboko jednoczy wszystkich w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła. Jedność należy więc do istoty Kościoła. O zdumiewająca tajemnico! Jest jeden Ojciec Wszechświata, jest jeden Logos Wszechświata, a także jeden Duch Święty, wszędzie ten sam. Jest także jedna dziewica, która stała się matką i chętnie nazywam ją Kościołem. Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w swej różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia. We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją kościoły partykularne, korzystające z własnych tradycji. Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. Grzech jednak i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa więc do zachowania jedności ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jakie są więzy jedności Kościoła? Na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. Jedność Kościoła pielgrzymującego jest zapewniana także przez widzialne więzy komunii. Wyznanie jednej wiary otrzymanej od apostołów, wspólne celebrowanie kultu Bożego, przede wszystkim sakramentów, sukcesję apostolską za pośrednictwem sakramentu święceń, która to sukcesja strzeże braterskiej zgody rodziny Bożej. To jest jedyny Kościół Chrystusa, który nasz Zbawiciel po swoim zmartwychwstaniu powierzył pasterskiej trosce Piotra i zlecił jemu i pozostałym apostołom rozkrzewianie go i kierowanie nim. Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany w tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim w komunii. Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II wyjaśnia: pełnię zbawczych środków można bowiem osiągnąć jedynie za pośrednictwem katolickiego Kościoła Chrystusowego, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jednemu kolegium apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, Pan powierzył wszystkie dobra nowego przymierza w celu utworzenia na ziemi jednego ciała Chrystusowego, do którego powinni się włączyć wszyscy należący już w jakikolwiek sposób do ludu Bożego. Istotnie, w tym jednym i jedynym Kościele Bożym już na samym początku powstały pewne rozłamy, które apostoł surowo karci jako godne potępienia.
W późniejszych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory i niemałe społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty, komunio z Kościołem katolickim, często nie bez winy ludzi po jednej i po drugiej stronie. Rozłamy, które ranią jedność ciała Chrystusa, wyróżnia się herezję, apostazję i schizmę, nie dokonują się bez grzechów ludzi. Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość, tam schizmy, tam herezje, tam niezgody. Gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało i jedną duszę. Tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozłamów i przepojeni są wiarą chrystusową, nie można obarczać grzechem odłączenia. A Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością. Usprawiedliwieni z wiary są przez chrzest włączeni w Chrystusa i dlatego w sposób uzasadniony zdobi ich imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie uważają ich za braci w Panu. Ponadto liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy istnieją poza widzialnymi granicami Kościoła powszechnego. Spisane Słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja i miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego, a także elementy widzialne. Duch Chrystusa posługuje się tymi kościołami i wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z pełni łaski i prawdy, jaką Chrystus powierzył Kościołowi katolickiemu. Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą do Niego oraz nakłaniają do katolickiej jedności. Chrystus od początku udzielił jedności swojemu Kościołowi. Wierzymy, że ta jedność trwa stale w Kościele katolickim i ufamy, że nieustannie wzrasta aż do skończenia świata. Chrystus zawsze udziela swemu Kościołowi daru jedności, ale Kościół musi zawsze modlić się i pracować, by strzec, umacniać i doskonalić jedność, której Chrystus pragnie dla Niego. Dlatego sam Jezus modlił się w godzinie swojej męki i nie przestaje modlić się do Ojca o jedność swoich uczniów, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego. Aby właściwie odpowiedzieć na te wymagania, potrzebne są stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności Jego powołaniu. Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności. Nawrócenie serca, by wieść życie według Ewangelii, ponieważ to niewierność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały. Wspólna modlitwa, ponieważ nawrócenie serca i świętość życia w połączeniu z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego i słusznie można je nazwać ekumenizmem duchowym. Wzajemne poznanie braterskie. Formacja ekumeniczna wiernych, zwłaszcza kapłanów. Dialog między teologami i spotkania między chrześcijanami różnych kościołów i wspólnot. Współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom. O przywrócenie jedności powinien troszczyć się cały Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze. Trzeba jednak mieć świadomość, że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności. Dlatego więc pokładamy całą naszą nadzieję w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam oraz w mocy Ducha Świętego. Jak się domyślacie, teraz będziemy mieli spotkania dotyczące tego, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Dzisiaj przystanek pierwszy. Kościół jest jeden. I może się w nas od razu zrodzić taka myśl, no jak jest jeden, jak wiemy, ile jest podziałów, ile jest herezji, jakie były schizmy, ile jest apostazji, bo to jest to, co nas rani, to jest to, co robi rozłam w jedności Kościoła. Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość. Tam schizmy, tam herezje, tam niezgody. Nie wiem, czy kiedykolwiek myśleliście tak o swoich grzechach, że kiedy wybieramy zło, to tworzymy rozłam.
to zadajemy rany Kościołowi. Gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało i jedną duszę. Więc odwrotnie, kiedy praktykujemy cnoty, kiedy ćwiczymy się w czynieniu dobra, tam troszczymy się o to, żeby być jedno. Tam budujemy pokój, tam budujemy komunię. Może dzisiaj warto też zadać sobie pytanie, jak traktujemy naszych braci, którzy są chrześcijanami, ale nie są w kościele katolickim. Tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozłamu, nie można obarczać grzechem odłączenia. I możemy się zastanowić, ile razy w różnych komentarzach czy rozmowach, czy nawet w naszym sercu po prostu, mieliśmy inne zdanie na ten temat. Synowie Kościoła katolickiego słusznie uważają ich za braci w Panu. To mogą być trudne słowa dla nas. Katechizm pokazuje nam trochę inną postawę i mówi nam, co możemy robić, żeby dbać o jedność, żeby budować jedność, że potrzebujemy się cały czas odnawiać w większej wierności naszemu powołaniu. Mamy nawrócić swoje serce, żeby żyć według Ewangelii. Mamy się wspólnie modlić, mamy się poznawać nawzajem, mamy się formować, mamy prowadzić dialog, mamy współpracować. A nie tylko grozić palcem, nawróć się, ty się zmień, bo ja nie muszę. We mnie dzisiaj mocno rezonują te słowa o tym, że gdzie jest grzech, tam jest wielość, tam jest schizma, gdzie jest mój grzech. To ja zadaję ranę Kościołowi. I pozostaje we mnie taka wielka motywacja, żeby dbać o cnotę i żeby chcieć w tych prostych wskazówkach, chociaż trudnych do wykonania, ale prostych, bo łatwo je zapamiętać, żeby w tych prostych wskazówkach budować jedność Kościoła. Nawracać moje serce każdego dnia, żyć według Ewangelii, poznawać braci, a ostatecznie i tak zostawić to wszystko w rękach Boga, bo mimo, że będziemy się troszczyć i jako wierni i nasi pasterze o tę jedność, to my wiemy, że to leży po stronie Boga. Dlatego chciejmy pokładać całą naszą nadzieję w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam oraz w mocy Ducha Świętego. I pytanie ostatnie do nas jest takie, czy modlimy się o jedność? Czy tęsknimy za tą jednością? Czy to jest dla nas ważne, żebyśmy znowu byli jedno?